Hallo, hallo. Dzisiaj będzie o tym, kiedy użyć nutzen, a kiedy benutzen. Nutzen i benutzen często używane są jako synonimy, ale nie w każdej sytuacji można użyć jednego i drugiego. Weźmy na przykład sytuację, w której można użyć jednego i drugiego. Ich nutze das Internet für meine Recherchen. Ich benutze das Internet für meine Recherchen. Czyli jedno to ich nutze oznaczałoby na przykład, że wykorzystuję internet do moich poszukiwań, a ich benutze, no to używam internetu do moich poszukiwań. I czasami faktycznie jest tak, że możemy użyć jednego i drugiego. Czasami jednak też jest tak, że Niemcy przyzwyczajeni są do jednego z tych wyrazów nutzen lub benutzen w jakiejś tam sytuacji i brzmi dla nich dziwnie, jeśli użyjemy innego słowa. Wiecie, o co chodzi. Niektóre konteksty mają przypisane właśnie nutzen albo benutzen i jeżeli użyjemy tego drugiego, to niby też można, ale no nie brzmi to jakoś tak, powiedzmy, znajomo. Ale żeby nie mieć problemów z rozróżnianiem co, kiedy, jak i tak dalej, to już wam podam kilka wskazówek, które wam pomogą rozróżnić, kiedy użyć nutzen, a kiedy benutzen. Benutzen oznacza używać, czyli używamy czegoś zgodnie z jego przeznaczeniem. Robimy z czegoś użytek zgodnie z jego przeznaczeniem. Na przykład noża używamy do krojenia, czyli on przeznaczony jest do tego, aby kroić i my tego noża używamy właśnie zgodnie z jego przeznaczeniem. Czyli benutzen będziemy używać raczej w odniesieniu do rzeczy materialnych jakichś. Na przykład możemy używać, nie wiem, Taschentücher możemy używać, czyli chusteczek do nosa. Możemy używać właśnie autobusu, auta. Możemy używać narzędzi, na przykład ich benutze Taschentücher, um meine Nase zu putzen. Używam chusteczek, żeby tam oczyścić nos na przykład. Weźmy für diese Arbeit benutze ich dieses Werkzeug. Czyli do tej pracy używam tego narzędzia. Albo jeszcze takie pytanie, które jest nawet nieźle przydatne, czyli darf ich deine Toilette benutzen? Czy mogę właśnie użyć twojej toalety? Czy mogę skorzystać z toalety? My mówimy, a tu właśnie użyjemy tego czegoś zgodnie z jego przeznaczeniem. Czy mogę użyć twojej toalety? Darf ich deine Toilette benutzen? Jeśli musimy skorzystać na chwilę. Nutzen oznacza korzystać, czyli czerpiemy z czegoś korzyści. Wtedy będziemy używać nutzen, jeśli czerpiemy z czegoś korzyści. Nutzen, korzystać, wykorzystywać. Czerpiemy z tego właśnie korzyść. I będziemy tu to słowo odnosić, czy odnosi się to słowo bardziej do rzeczy abstrakcyjnych. Weźmy na przykład er nutzt jede Gelegenheit, um Deutsch zu lernen. Czyli on wykorzystuje każdą okazję, żeby uczyć się niemieckiego. Er nutzt jede Gelegenheit, um Deutsch zu lernen. Czyli wykorzystuje każdą sytuację. Czyli on czerpie korzyść z tej sytuacji po prostu. Albo er nutzt die Wasserkraft, um Strom zu erzeugen. Czyli on wykorzystuje siłę wody, żeby wytwarzać prąd na przykład. Czyli mamy tutaj właśnie wykorzystanie, ciągniemy z tego właśnie z tej siły wody, czyli czerpiemy z tego jakąś tam korzyść. Ja wykorzystujemy to. Weźmy inny przykład. Das nutzt nichts. Das nutzt uns nichts na przykład. Czyli to nam nic nie da. Też taki fajny zwrot, na przykład das nutzt uns gar nichts na przykład. Czyli to nam nic nie da. Jakbyśmy to myśl rozszerzyli, to nam nie da żadnego pożytku, to nam nie przyniesie żadnego pożytku, czyli no, nie wykorzystamy tego w żaden jakiś fajny sposób, nie wykorzystamy tego, nie przyniesie nam to korzyści. Nie przyniesie nam to korzyści. Das nutzt uns gar nichts. To nam nie przyniesie żadnych korzyści, można właśnie powiedzieć. To nam nic nie da, nie przyniesie korzyści. Na przykład, nie wiem, no zadzwoń po Stefana. Das nutzt uns gar nichts. Czyli to nam nie przyniesie żadnych korzyści. On nam na przykład nie pomoże. Ja
I tak to wygląda, jeśli chodzi o nutzen i benutzen. Mam nadzieję, że teraz już będziecie wiedzieć, kiedy używać benutzen, a kiedy nutzen. Jeśli nie będziecie pewni, to zawsze możecie sięgnąć do tych wskazówek, czyli benutzen, używać czegoś zgodnie z jego przeznaczeniem, używamy czegoś, a nutzen to wykorzystujemy tak, żeby przyniosło nam to jakąś korzyść, czyli właśnie wykorzystujemy naszą wiedzę, wykorzystujemy jakąś okazję właśnie, wykorzystujemy nasz talent i tak dalej, i tak dalej, a używamy na przykład łyżki do jedzenia, nie wiem, noża do krojenia i tak dalej, i tak dalej. Dankeschön, das ist alles für heute und bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis dann.